Witamy po dłuższej przerwie. Wracamy, jest niedzielny poranek, luty, rok 2024. Dzisiaj ruszamy do miejscowości Mirowice, w której będziemy szukali pozostałości po dawnym cmentarzu cholerycznym. Dzisiaj jest temat epidemiczny, ale myślę, że ważny, ponieważ cmentarze epidemiczne, choleryczne w naszej rejonie są częste. Występują we wsiach, w miastach, są w ewidencjach, ale ten właśnie w koło Mirowic jest cmentarzem, o którym już mało kto pamięta i tylko występuje w jednej książce, ale po kolei. Co reguluje naszą populację? Głównie wojny oraz choroby. W Europie od średniowiecza tych chorób wielkich epidemii było naprawdę sporo. XII wiek miał ospę, XIII wiek to trąd, w XIV wieku pojawiła się czarna śmierć, czyli dżuma. Później XV wiek zmagał się z syfilisem, XVI wiek to czerwonka, XVII wiek to gruźlica, XVIII wiek to tyfus. XIX wiek z kolei miał cholerę. XX wiek to jest grypa hiszpanka oraz także epidemia AIDS. XXI wiek to koronawirus. Dzisiaj skupimy się głównie na cholerze, skąd się wzięła. Na samym początku była to choroba lokalna, tak? Z Azji, z Indii, z okolic właśnie Gangesu. Później, przez to, że przemieszczały się armie, ta choroba trafia także do Europy. Pierwsze jej ognisko to był właśnie 16 września, rok 1830 w Moskwie i później już w marcu kolejnego roku w Brześciu nad Bugiem, szczególnie w jednostkach wojskowych. Z Azji cholera pojawiła się w Europie. Pojawiła się tutaj głównie, jak mówiłem prędzej, za sprawą właśnie przemieszczających się wojsk. U nas w roku 1830 w listopadzie rozpoczęło się powstanie. W tym samym czasie już tak car zbiera armię, która do nas wkracza w roku 1831. A raz z nią epidemia cholery, głównie, która była poszerzona wśród żołnierzy, którzy przybyli z terytoriów Azji Wschodniej. I teraz tak, na samym początku wiemy to już z historii dotyczących walk powstańczych, że w obozie rosyjskim były biegunki oraz bóle brzucha czy wysokie gorączki. Na samym tak początku lekarze jak gdyby te objawy bagatelizowali, tak? To jest choroba niezaraźliwa, niezbyt bardzo jednak mylili się. Tak? Z biegiem czasu pokazało się, że jest to wielka epidemia, która pochłonęła większą część Europy. Również o tej choroby zmarł wielki książę Konstanty, brat cara Romanow oraz dowodzący wojskami rosyjskimi feldmarszałek Iwan Dybicz. Nasze ziemie, czyli Kwidzyn, Malbork, Sztum, w tamtym czasie to było terytorium państwa pruskiego. Król Prus, Fryderyk Wilhelm III, reaguje od razu na epidemię. Każe zamykać granice. Jest tam nadzór lekarski, policyjny oraz wojskowy. Każdy, kto chce przejść granicę z państwem pruskim, musi przejść kwarantannę. A jeżeli ktoś chce na siłę bądź nielegalnie ją przekroczyć, grożą mu sankcje. Więzienie, ewentualnie straż graniczna może oddawać strzały w kierunku tych, którzy nie przestrzegają reguł kwarantanny. W roku 1831, po klęsce powstania listopadowego, w kierunku państwa pruskiego przemieściło się tysiące powstańców szukających azylu politycznego. Zostali oni rozbrojeni i poddani przymusowej kwarantannie. Jednak nie do końca oni byli początkiem epidemii w Prusach, bo część z nich okazuje się, że umarła jeszcze na tyfus. Jednak wszystkie zabiegi królewskie oraz pruskiej administracji okazały się nieskuteczne. Zaczęła się walka z epidemią, która z miasta do miasta, ze wsi do wsi przenosiła się w szybkim tempie. Lokalni mędrcy, agitatorzy, którzy chcieli tutaj jak gdyby panować nad wsiami czy miastami, okazało się, że się mylili, tylko nakręcali jeszcze bardziej epidemię oraz łamali zasady, wymyślając swoje własne, co też przyczyniło się do tego, że miasta i wsie zaczęły tak naprawdę panikować i coraz większa była w nich śmiertelność. Jeszcze jedna rzecz, tak? Władze pruskie nie chciały uznać wyników badań lokalnych lekarzy, którzy mówili głównie, tak, żeby dbać o higienę. Okazało się, że według zaleceń wydawanych przez władze pruskie trzeba było odbywać spacery na świeżym powietrzu, unikać alkoholu,
Dopiero na samym końcu były punkty dotyczące przestrzegania higieny. Król Prus, Fryderyk Wilhelm III, powołuje urząd głównego inspektora sanitarnego. Zostaje nim Ludwik Gustaw von Till, który zarządza z Kwidzyna, zachodnim pruskim kolegium medycznym. Tak, on ma być tym głównym mózgiem walki z całą epidemią cholery, która już zbiera swoje żniwo w miastach i wsiach pruskich. Za chwileczkę pojedziemy do miejscowości Mirowice. Idziemy tam pierwszy raz, ponieważ postaramy się odnaleźć miejsce dawnego cmentarza chorycznego. Dlaczego akurat tam? Ponieważ większość tych cmentarzy na naszym terenie została już opisana, znają ją lokalni i są też w ewidencjach te cmentarze. A ten z kolei jest tylko w jednej zmiance i jest o tyle intrygujący, że jest to pewna przygoda. Także jedziemy to miejsce sprawdzić, odszukać. Jedźcie z nami. Wieś Mirowice. Niewielka miejscowość koło Postolina. Jednak dzisiaj nie będziemy mówili o jej historii, tylko będziemy mówili o cmentarzu cholerycznym, który był kiedyś opodal tej wsi. Ksiądz Łęga Władysław, wybitny etnograf w swojej książce Ziemia Malborska, opisuje właśnie miejsce, że przy drodze z Mirowic w kierunku Dąbrówki Pruskiej koło krzyża był cmentarz choleryczny. Lokalni ludzie mówili, że na nim straszyło. Słychać było zawodzenie. Dzisiaj jednak nie będzie o legendach. Do legend jeszcze wrócimy w swoim czasie, ale postaramy się to miejsce odnaleźć. Co ciekawe, na mapach przedwojennych jeszcze z początku XX wieku rzeczywiście oznaczony jest krzyż jako punkt topograficzny przy drodze Mirowice Dąbrówka Pruska. Jednak po dłuższej analizie okazuje się, że ta droga pierwotna biegła kompletnie w innym miejscu niż droga obecna. Stoję właśnie w miejscu drogi polnej. Ona za jakieś ileś set metrów urywa się i jest już tylko i wyłącznie pole. To jest dawny trakt łączący Mirowice z Dąbrówką Pruską. Bieg po łuku. Natomiast po mojej lewej stronie jest już współczesna droga asfaltowa, prosta w kierunku miejscowości Dąbrówka Pruska. Cmentarz i krzyż były właśnie przy drodze pierwotnej. Dlatego będziemy musieli przejść się kawałkiem polem, żeby dojść do miejsca, w którym dawniej stał krzyż. Można je łatwo ustalić, porównując mapy z początku XX wieku z mapami dzisiejszymi. Zaraz zobaczymy, co znajduje się w tym miejscu, czy pozostało coś jeszcze po cmentarzu cholerycznym. Chodźmy. I tu kończy się dawna droga. Pod nami płynie postolińska struga, dawna Bache. Natomiast droga pierwotna biegła przez pole w kierunku obecnego asfaltu. Przekraczała pole i z tego co widzimy, cmentarz choryczny znajdował się mniej więcej na linii tamtego drzewa na polu. Dlatego postaramy się dotrzeć do niego od innej strony, żeby nie iść przez pole, ponieważ jest teren dosyć podmokły. Ale dotrzemy tam. Za chwileczkę będziemy w miejscu, gdzie był kiedyś krzyż i cmentarz choleryczny stojący przy dawnej drodze. Dzisiaj niestety droga jest już ileś 10 metrów od obecnej drogi głównej. Znajdziemy inne miejsce, chodźcie. Proszę Państwa, sytuacja jest naprawdę niesamowita, ponieważ ten krzyż jest nadal. Byłem przekonany, że on już nie istnieje. Patrzyłem tutaj prędzej jeszcze na mapach Google, postawiłem nawet ludzika i nie zauważyłem, że ten krzyż rzeczywiście istnieje. To, o czym pisał ksiądz Łęga na początku XX wieku, tak, że przy drodze Mirowice, Dąbrówka Pruska, przy krzyżu cmentarzu cholerycznym, właśnie gdzieś tam mówią, że straszy lokalni, ten krzyż cały czas istnieje. Czyli on już ma ponad 100 lat. Naprawdę rewelacja. Czyli w tym miejscu rzeczywiście był dawniej cmentarz osób, które w tym rejonie umarły na epidemię cholery, podczas właśnie cholery trwania. Niesamowita historia, tak? Krzyż nadal stoi. Dawniej w tym miejscu biegła droga, która kończyła się w momencie, która kończyła się w miejscu, na którym przed chwilą byliśmy. Czyli tędy biegł trakt główny w kierunku Dąbrówki Pruskiej. I koło krzyża był cmentarz choleryczny. Niesamowite. Naprawdę byłem pewien, że nic tu nie znajdziemy. Okazuje się, że jest krzyż i miejsce jest cały czas widać dbane, ponieważ krzyż z tyłu jest wzmocniony słupkiem betonowym. Jest postawiony, także naprawdę kto to robi, dużo układy dla Państwa. Także niedzielny poranek, udało nam się naprawdę to miejsce ustalić. Tutaj jesteśmy po raz pierwszy i naprawdę
Powtórzę jeszcze raz, niesamowite, że to miejsce jest cały czas pielęgnowane. Krzyż nadal stoi. Krzyż pamięci ofiar epidemii cholery z pierwszej połowy XIX wieku. Mam tutaj kilka danych, jeżeli chodzi o zgony. Pochodzą one z parafii katolickich, dlatego że te parafie prowadziły rejestry zgonów i pogrzebów i też tutaj można się nie posługiwać. Pamiętajmy jeszcze, że w tym samym czasie tutaj żyła też ludność ewangelicka, byli też Żydzi oraz Mennonici, więc te wszystkie dane, które teraz będę mówił, należy mnożyć spokojnie razy dwa. W roku 1831 w regencji królewieckiej ogółem chorowało 9050 osób i z tego 5107 zmarło. W regencji gdańskiej zachorowało 5597 osób, z czego zmarło 3631. W powiecie malborskim, który swoim zasięgiem objął też Sztum i teren Żuław Wielkich i Małych, ogólnie chorowały 392 osoby, 257 osób zmarło w samym roku 1831. Najwięcej zgonów ludności właśnie wyznania katolickiego odnotowano w Dzierzgoniu. Od października do końca listopada tam zmarły tam 93 osoby. Też była wielka śmiertelność w Krasnej Łące, również w Żuławce Sztumskiej i w Starym Targu. Czyli cały czas roku epidemia zbierała żniwo, a pamiętajmy, że fale epidemiczne wracały jeszcze z roku na rok kilkakrotnie. O tym będziemy jeszcze za chwileczkę mówili. W Sztumie w tamtym czasie stwierdzono 46 zgonów, w Malborku 32, w miejscowości Jasna 30 zgonów. Czyli w każdej miejscowości były naprawdę duże liczby. Pamiętajmy, że ludność w XIX wieku, ludzi było o wiele mniej niż dzisiaj, więc to są naprawdę potworne dane. Pamiętajmy, że jeszcze mnożymy to przynajmniej razy dwa. Kolejna rzecz, czyli właśnie sumując, tak, w roku 1831 ogólnie na Powiślu i Żławach zmarło około 1500 osób. Zmarłych grzebano właśnie w mogiłach poza miejscowościami, dlatego tutaj stoimy w miejscu dawnej mogiły osób, które zmarły podczas epidemii. Ona jest poza wsią, nawet dzisiaj jeszcze. W dużych miastach te są cmentarze choleryczne. One są dzisiaj w obrębie miasta, ale jednak dawniej w XIX wieku to były już tereny pozamiejskie. W moim rodzinnym Sztumie, tak, mamy cmentarz choleryczny przy rondzie pod Dębami, tam teraz stoi kapliczka. Jednak w XIX wieku to był już teren pozamiejski. Miasto kończyło się na wysokości dzisiejszego Media Expert. Zmarłych grzebano pomiędzy godziną 20 a 8 rano. Trzeba było ich przewozić osobnym traktem, specjalnie wyznaczonym. Były trumny zakute, oczywiście były metalowe uchwyty i chowano zwłoki na głębokości minimalnej 1,80 m, tak? A z kolei właśnie dół był wysypany niekaszonym wapnem. Każdy chory, bogaty czy biedny, mógł być leczony w domu, jak tego sobie życzył. Jednak w tym momencie tylko do niego mieli dostęp medycy, tak? A z kolei przed drzwiami stała straż pilnująca, żeby nikt spoza osób, które mogły wejść, nie wchodził. Też na drzwiach powinna wisieć tabliczka żółta z napisem cholera, tak, w tym momencie. Jeżeli chory wyzdrowiał, dom był oczywiście dezynfekowany wapnem i dopiero można było w nim zamieszkać po 48 godzinach. Oczywiście, jeżeli chory przeżył. Więc były tutaj bardzo ostre restrykcje. Dopiero później, tak, ustalono, że rzeczywiście trzeba też dbać o higienę. Też należało unikać jak gdyby ujęć wodnych, czyli studni, czy stawów, czy rzeczek, ponieważ tam również były ogniska infekcji. Także trzeba było wodę przygotować i dbać o siebie przede wszystkim. Ale to dopiero stwierdzili później. Cholera jeszcze wróciła w latach 50. Było też kilka fali, więc XIX wiek to właśnie czas, kiedy rządziła ta epidemia na terenach nie tylko Azji, ale też Europy i u nas w dawnych Prusach. Dramat zakończył się w roku 1832. Powrócił w roku 1848. Także jeszcze do lat 50. cały czas tutaj zmagano się z epidemią cholery, czyli przez kolejne 20 lat. Ludność żyła tutaj w wielkim strachu i też po części w panice. Łącznie w XIX wieku epidemia zabiła na Powiślu i Żuławach ogółem prawie 4500 osób,
wyznania katolickiego. Czyli możemy powiedzieć, że ogólnie około 10 tysięcy osób straciło życie podczas cholery w XIX wieku na naszych ziemiach. Także dbajmy o siebie, życzymy Wam wszystkiego dobrego i widzimy się w kolejnym odcinku. Piotr Ciecielski, Piotr Podlewski, Mirowice, cmentarz choleryczny.